Pod koniec zeszłego roku zmieniły się przepisy konsumenckie. Z dniem 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta. Utraciła natomiast moc ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Do umów zawartych przed datą 25 grudnia 2014 roku zastosowanie mają poprzednio obowiązujące przepisy. Nowa ustawa reguluje stosunki prawne w sytuacjach, gdzie sprzedawca jest przedsiębiorcą, a kupującym konsument. Ustawa określa m.in. obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem, a także zasady i tryb zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość. Wprowadza ona także szereg zmian do kodeksu cywilnego, np. jednolitą regulację dotyczącą przepisów rękojmi i gwarancji, która ma zastosowanie do wszystkich sprzedawców i kupujących. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem będzie np. pan Kowalski, który kupi u przedsiębiorcy telewizor na własny użytek. Nie będzie nim, jeśli dokona takiego zakupu na prowadzoną przez siebie firmę, pomimo tego, iż będzie korzystał z zakupionego sprzętu w swoim domu. Co się zmieniło? Najważniejsze zmiany. Przede wszystkim wydłużył się czas na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa z 10 na 14 dni. Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi, od dnia jej zawarcia. Ponadto konsumentowi, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wartość zakupionej rzeczy nie przekracza 50 zł. Powyższy limit nie dotyczy umów zawartych na odległość. Uregulowano kwestię kosztów odesłania towaru. W przypadku rezygnacji z zakupów to konsument poniesie koszty odesłania towaru, a sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany. Jeśli sprzedawca nie poinformuje klienta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, wtedy konsument może wycofać się z umowy w ciągu roku od jej podpisania. Gdy towar ma wadę, konsument ma prawo do reklamacji, żądając nieodpłatnej naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny, a także odstąpienia od umowy, ale wyłącznie wtedy, gdy wada towaru jest istotna. Jeden rok. Tyle wynosi okres szczególnej ochrony towaru sprzedawanego konsumentowi i liczony od momentu jego wydania. Jeżeli w tym czasie zostanie stwierdzona wada, przyjmuje się, że istniała chwili wydania rzeczy. Wcześniej termin ten wynosił 6 miesięcy. Jeden rok. Tyle wynosi termin liczony od momentu zauważenia wady, w którym należy zgłosić sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i określić swoje żądania. Wcześniej termin ten wynosił 2 miesiące. Nie jest możliwe zawarcie umowy wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez konsumenta w czasie rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą. Sprzedawca zobowiązany jest bowiem potwierdzić treść proponowanej umowy na piśmie lub innym trwałym nośniku. Może to być np. karta pamięci, płyta CD i DVD. Może taki sprzedawca potwierdzić również to mailowo bądź wiadomością tekstową SMS. Umowa uważana jest za obowiązującą dopiero wtedy, gdy konsument po otrzymaniu treści umowy wyrazi na nią zgodę na piśmie lub innym trwałym nośniku i przekaże ją przedsiębiorcy. Uwaga! Przepisy ustawy o prawach konsumenta nie mają zastosowania do wszystkich transakcji. Artykuł 3 i 4 ustawy o prawach konsumenta określa liczne wyjątki. Mieszkańcy powiatu świdwińskiego mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawach konsumenckich u powiatowego rzecznika konsumentów w starostwie powiatowym w Świdwinie przy ulicy Mieszka I 16 w każdy wtorek i czwartek od godziny 7.15 do godziny 15.15.